Drodzy Państwo, witamy na kolejnym programie z cyklu Połączenia. Witamy z Podkowy Leśnej. Jest to program, w którym staramy się poruszyć kwestie, tematy najbardziej nurtujące współczesnego człowieka. Zapraszam. Drodzy Państwo, witam ponownie. Wraz ze mną w studiu dzisiaj mamy gości, więc jest z nami dr Władysław Polok, jest z nami dr Łukasz Romanowski, jest z nami również Andrzej Siciński, dyrektor wydawnictwa Znaki Czasu, redaktor naczelny wydawnictwa Znaki Czasu. Dzisiaj będziemy mówić o wydawaniu pieniędzy. No jest to temat, myślę, że dla każdego ciekawy. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. A jednak wydaje się, że każdy stara się ich mieć jak najwięcej, więc coś w tym jednak musi być. Drodzy Państwo, jeszcze chciałem przypomnieć o tym, że mamy otwarty nasz czat. Tam na górze, tam gdzie oglądacie nasz program, na górze jest miejsce, gdzie należy kliknąć, jest napis czat. Zapraszamy, chcemy, żebyście dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami, przesyłali nam swoje pytania. My w ciągu programu będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Witajcie po raz kolejny. Pierwsze pytanie, skąd te problemy z wydawaniem pieniędzy? Wydawałoby się, że z wydawaniem pieniędzy to na pewno nie ma problemu. Z zarobieniem pieniędzy, to coś innego, ale wydać jest łatwo, nie? A jednak wydawanie pieniędzy przynosi tak wiele problemów. Nie? Dlaczego? Ludzie wciąż się zastanawiają, wydać. To zawsze było trudne, przynajmniej u nas, bo w poprzednim systemie to było trudno je wydać, bo nie było na co. A w obecnym systemie też trudno je wydać, bo rzeczy, na które możemy wydać, jest za dużo. Jest więcej, niż jesteśmy w stanie percepcyjnie ogarnąć. I mamy problem nadmiaru, problem w wyborze, a nawet w kwestii wyboru tego, co rzeczywiście jest dobre, rzeczywiście jest potrzebne. To trzeba też wiedzieć, że jesteśmy dzisiaj też wciągani często w różne pułapki, prawda? Wciskania nam rzeczy, które nie są nam potrzebne w ogóle. Także dzisiaj, tak jak kiedyś było trudno na coś wydać, tak dzisiaj jest trudno wybrać to, co jest do kupienia. Generalnie wydać pieniądze nie jest może tak ciężko, w głupi sposób, tak? Mhm. Dlatego, że najczęściej chyba z doświadczenia to tak wygląda, że się wydaje pieniądze ich pozornie nie wydając. Mhm. Czyli na rzeczy małe, trochę tu, trochę tam, a potem się okazuje, że już nic nie zostaje. I w ten sposób też można łatwo wydawać pieniądze i ich zupełnie nie kontrolować. Mhm. Więc to wydawanie może być czymś, co przyniesie nam albo dużo radości długotrwałej, albo nam przyniesie tylko krótkotrwałą radość, a potem sporo frustracji. Długotrwałej tak frustracji, jest. Oczywiście. A słuchajcie, w jaki sposób, bo wydawanie pieniędzy kojarzy się z tym, że prawda, wybieramy się w jakieś miejsce, czy to na internecie, czy fizyczne miejsce i wydajemy pieniądze. Ale wydawać pieniądze możemy na różne sposoby, prawda? Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Słuchajcie, w jaki sposób wydajecie pieniądze? Jak dla was, co dla was jest wydawaniem pieniędzy? Bo przecież nie tylko zakupy, nie? Ja lubię sobie tak zawsze skategoryzować pewne rzeczy i nawet przygotowując się do programu, zadałem sobie pytanie, w jaki sposób można wydawać pieniądze? Więc myślę, że można wydawać je na kupowanie. Można wydawać je na pożyczanie komuś, kto się do nas zgłasza, prawda, po pieniądze. Można wydawać je na dawanie. Dzisiaj osób, fundacji, instytucji, które by chciały skorzystać z darowizn jest też dużo i też można tu popełnić błędy. Można w końcu wydawać je inwestując. I tu też można, w każdej z tych sfer można zrobić to dobrze,
Można zrobić to źle, można popełnić błędy, można być zadowolonym albo też być niezadowolonym z kupna, z pożyczki, z darowizny, z inwestycji. Myślę, że później jeszcze w trakcie trwania naszego programu będziemy mówić o tym, jakie są najlepsze sposoby wydawania pieniędzy. Naszym zdaniem, prawda? Widzowie mogą mieć swoje zdanie i o to zdanie proszę, abyście tym zdaniem się z nami podzielili. Proszę bardzo. No ja chcę powiedzieć kilka słów i swoją opinię wyrazić jako człowieka wierzącego. Przede wszystkim dla mnie podręcznikiem, drogowskazem jest Pismo Święte, Biblia. Przepraszam tych, dla których Pismo Święte nie jest może jakimś autorytetem, dlatego powiedziałem ja z pozycji człowieka wierzącego. I na przykład w liście do Koryntian, 12 rozdziale, gdzie jest mowa na temat darów, jest między innymi, a potem dary uzdrawiania, zgoda nie wchodzi w grę, niesienia pomocy, że to jest pewien dar niesienia pomocy, że bardzo chętnie oczywiście pomagam i to, co już było powiedziane, że można bardzo umiejętnie też udzielać pomocy. No ja tutaj w mieście w Podkowie Leśnej, to już żona się ze mnie śmiała, bo tu jest dużo takich, którzy często tam pod budką z piwem i jeszcze jakieś inne rzeczy, ale masz kolegów, bo ja im zawsze dzień dobry mówię, staram się jakoś życzliwie do nich podejść, po to, żeby im pomóc. Ale korzystając oni z tego, często do mnie przychodzą z prośbą. No jaki masz problem? No panie, taki głodny jest. I ja nie wyciągam 5 zł, 10 zł, czy ileś nie daję, bo wiem, że on by to na złe rzeczy, żebym mu zamiast pomóc, to go jeszcze pogłębię. Bo kupię papierosów, bo kupię piwo, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. Dobrze, jeżeli jesteś głodny, pójdziemy do sklepu i kupię ci coś pozytywnego, coś zdrowego i tak dalej. Ale może nie powinniśmy wnikać w intencje. Jak ktoś nas prosi, jako chrześcijanie, bo tutaj właśnie poruszone było, że z punktu widzenia chrześcijańskiego, a wiemy, że Biblia nakazuje bezinteresownie pomagać innym bliźnim. W związku z czym zachodzi pytanie, czy rzeczywiście mamy prawo sprawdzać, komu pomagamy i co on z tymi pieniędzmi zrobi. Jak ktoś prosi o pomoc, powinniśmy pomóc, prawda? Tak. Sprawdzając, albo raczej zastanawiając się nad cudzymi intencjami, nadal zachowujemy bezinteresowność. Jeżeli naszym celem jest zrobienie czegoś dla dobra bliźniego, a przecież to jako doświadczeni ludzie znamy życie i wiemy, że różnie pieniądze, różni ludzie potrafią wykorzystać. Jeden prosi, bo potrzebuje rzeczywiście na to jedzenie, a drugi prosi i tylko mówi o jedzeniu, chce na coś innego. No to mamy prawo poszukiwać chociażby, prawda? Domyślać się tych intencji i zrobić coś takiego, żeby pomóc, tak, ale żeby też zachować własne czyste sumienie, więc nie widzę w tym sprzeczności. Czyli są sytuacje, kiedy ktoś prosi o pomoc i nawet chrześcijanin. W końcu Biblia mówi, bądźcie łagodni jak gołębice, ale też bądźcie sprytni jak węże. I to niekoniecznie musi mieć jakiś negatywny aspekt. Czasami odpowiedzialność za drugiego człowieka polega też na tym, że staramy się też troszeczkę za niego myśleć. Wiem, że to zabrzmi nieco niepopularnie, ale czasami tak to już jest. Ja wracam do mojej opinii. Człowiekowi, który prowadzi taki tryb życia, dając pieniądze, czy ja mu rzeczywiście udzielam pomocy. Pamiętając, czy otwierając Biblię, list do Koryntian, 12 rozdział, a 13, przepięknie mówi, że przede wszystkim, jeżeli cokolwiek czynię, a czynię to bez miłości, no to mogę bardzo źle postąpić. I widząc tego człowieka, ja muszę pomóc mu, ale tak, co mi miłość nakazuje, nie go jeszcze pogłębić, nie jeszcze więcej problemów oczywiście stworzyć. Dlatego często powtarzane przysłowie indiańskie, że jak chcesz komuś pomóc, jest głodny, chcesz mu dać rybę, nie dawaj mu ryby, tylko daj mu wędkę i naucz go łapać ryby. Więc to, co już podkreślane było, musimy bardzo ostrożnie podchodzić i rzeczywiście, tak jak kolega powiedział, za niego w pewnym stopniu
myśleć, żeby pomagając mu, żeby nie było to coś odwrotnego, że go jeszcze bardziej pogłębia. Ale jednak mimo wszystko miłość będzie mówiła, że trzeba pomóc. Bardzo dziękuję. Mówimy cały czas o pomaganiu, prawda? A wyszliśmy od tego, że pomaganie jest to jedna tylko z form wydawania pieniędzy. Ale moje pytanie do was i do naszych widzów również, no słuchajcie, ale to w takim razie, które formy wydawania pieniędzy sprawiają, że mamy problemy finansowe? Które formy? Każda? Czy pomoc innym również może sprawić, że wpędzamy się w problemy finansowe? Czy warto pomagać? Czy warto wydawać na pewne sposoby? Słuchajcie. Myślę, że... Bezpieczne sposoby wydawania pieniędzy. O, może W każdym sposobie wydawania pieniędzy można się zagalopować i sprowadzić na siebie problemy. Nikt nas nie zwalnia ze zdrowego rozsądku. Ale z drugiej strony są pewne metody wydawania pieniędzy, które nas na pewno wprowadzą w problemy, nawet jeżeli nie wydamy na to przodkowo fortuny. No, jednym z takich... dosyć wydaje się znanych złych miejsc, to miejsce, gdzie się uprawia hazard. I generalnie to ma po prostu zły wpływ na nasz umysł, uzależnia i człowiek traci głowę, odchodzi zdrowy rozsądek i nie tylko, że traci to, co ma, ale zwykle się jeszcze zapożycza i koniec jest tragiczny. Dziękuję bardzo. Czyli to jest jeden przykład niewłaściwego wydawania pieniędzy. Dziękuję. Bo wydawanie pieniędzy może nas prowadzić nie tylko do problemów finansowych, ale szeregu innych problemów, na przykład rodzinnych. Ktoś kiedyś powiedział, kto to jest daleki krewny. Daleki krewny to jest bliski krewny, któremu pożyczyliśmy pieniądze. Często wszystko było dobrze, dopóki się komuś z bliskich czy z przyjaciół nie pożyczyło pieniędzy. A kiedy się już je pożyczyło, to jakieś problemy, które ten człowiek potem ma ze spłatą, przekładają się na unikanie relacji, prawda? Nieodpowiadanie na telefony, kluczenie, kłamstwa, co w końcu zaczyna być wychwytywane przez tego pożyczkodawcę i relacja się rozrywa, tak? I tutaj ja sam kiedyś, żyjąc, sprowadziwszy się do takiego, powiedziałbym, środowiska, gdzie chociaż sam miałem niewiele, to w tym środowisku jednak byłem uważany za dość zasobnego, a wtedy to było po prostu tylko stypendium studenckie, jakaś pomoc od rodziców, prawda, i pracująca żona, to sąsiedzi byli w jeszcze gorszej sytuacji niż moja i często przychodzili do mnie pożyczać ode mnie pieniądze. Żebym ja z kolei sobie z nimi relacji nie zepsuł, byłem otwarty na pożyczanie, ale z drugiej strony ustaliłem sobie wcześniej pewien regulamin pożyczania, który miał być dla mnie, wyznaczać dla mnie pewne granice, jak i im. I w tym regulaminie było, do ilu mogę pożyczyć, żeby samemu nie mieć problemów na wypadek, gdyby mi nie oddali. Tak. W tym regulaminie było, że mają sobie sami wyznaczyć termin oddania, tak? I jeżeli nie będą mieli możliwości spłacenia w tym terminie, sami mają zgłosić, że nie mają możliwości wyznaczyć sobie drugi termin. Tak. I była zapowiedź, że jeżeli tego wszystkiego nie spełnią, to nie będzie kolejnej pożyczki. Mhm. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo dobry plan na wydawanie pieniędzy pożyczając. Jest z nami Maciej Mater. Maciej rozmawia z Państwem na czacie. Dlatego chciałem go zapytać, jakie wypowiedzi teraz padły od Państwa. Maćku? Przede wszystkim zastanawialiśmy się nad tym w gronie wszystkich uczestników czatu, czy pieniądze faktycznie szczęścia nie dają. Z odpowiedzi, które zaistniały, które padły, wynika, że pieniądze faktycznie szczęścia nie dają. W przeciwnym razie ludzie bogaci byliby najszczęśliwszymi osobami na świecie, a często widzimy, że nie mogą znaleźć tego szczęścia i próbują szukać go w najróżniejszych używkach. Potem borykają się z różnymi problemami. Następnie zastanawialiśmy się nad tym, jak w takim razie wydawać nasze pieniądze, aby móc znaleźć takie
zadowolenie, aby móc znaleźć to spełnienie i swego rodzaju szczęście. Więc z wypowiedzi wszystkich uczestników czatu wynika jasno, że trzeba unikać jakichkolwiek kredytów, chwilówek, aby się nie wpędzić w problemy finansowe, ale mądrze dysponować budżetem, jakim dysponujemy. Super. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, będziemy starali się ustosunkować do tych sugestii i tych pytań, które Państwo zadaliście, ale teraz zapraszam na przerwę z muzyką. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasz temat, jak wydawać pieniądze. Czy wydawanie pieniędzy może być czymś dobrym? Jak wydawać pieniądze, żeby nie wpaść w pewne tarapaty, które mogą mieć długotrwałe skutki? Drodzy Państwo, z wydawaniem pieniędzy nieodłącznie kojarzymy kwestię kredytów. Ale czy można żyć bez kredytów? Czy dzisiaj można żyć bez kredytów? Czy jest coś takiego jak dobry kredyt?
kredyt, załóżmy, na edukację, czy coś takiego jest dobrym kredytem. A jednak są też firmy, które pożyczają pieniądze na szybko, tak na teraz, na już. A jeżeli mamy dobry plan, jak zainwestować te pieniądze i oddamy je i jeszcze zostanie nam to, co na tym udało nam się zarobić. Czy są dobre kredyty? Czy jest coś takiego jak dobry kredyt? Czy można brać kredyty? Może najpierw tylko tak tytułem pewnego wyjaśnienia powiem, że ktoś może mieć wątpliwość, przecież program ma być o wydawaniu pieniędzy, tak. a kredyt to jest branie pieniędzy. Tylko że na początku bierzemy, a potem oddajemy czasem dużo więcej niż wzięliśmy. Czyli de facto wzięcie kredytu jest zdecydowaniem się na wydawanie pieniędzy. Tak. Prawda? I teraz pytanie, jaki wziąć, żeby nie wydać za dużo. No ale czy słuchajcie, w takim razie, no czy jest kredyt, taki dobry kredyt? Czy są cele, na które kredyt można wziąć, dobrze na tym wyjść, prawda? No dobrze jest podchodzić do kredytów z dużą ostrożnością. Wydaje mi się, że to zawsze jest jakaś ostateczność, na którą czasami trzeba się zdecydować, dlatego że no, dzisiaj kupno mieszkania, domu, ziemi właściwie jest niewykonalne bez kredytu, no chyba, że ma się bardzo bogatego wujka albo ciocię. Czasami tak się w życiu zdarza. Szczęśliwi ci, którzy tak mają, ale nie wszyscy tak mają, tak? I wtedy jest też kwestia no, odpowiedzialności za to i myślenia w przód. Dlatego, że kredyt, jak już Andrzej powiedział, to nie jest tylko i wyłącznie rzecz zaspokojenia pewnych oczekiwań, tak, czy kupienia samochodu, czy czegoś innego, ale to jest także potem smutna konieczność spłacania tego kredytu co miesiąc i to zwykle jest dosyć takim ciężkim psychicznym obciążeniem. Cięższym niż się wydaje na początku, kiedy się ten kredyt bierze, więc trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Czasami to jest rzecz, z której trzeba skorzystać, ale trzeba naprawdę być ostrożnym. Nawet podchodzić z takim, nawet się troszeczkę samo ograniczyć i jakby też biorąc, przewidywać na przykład, czy się będzie miało z czego spłacić, co będzie, gdybym stracił pracę, co będzie, gdybym za jakiś czas się rozchorował, prawda? Czy będę miał inne formy spłacenia tego, czy nagle będę musiał stracić wszystko, co mam, żeby to spłacić, prawda? A moja rodzina, a dzieci, a co będzie wtedy, prawda? Ja mam wrażenie, że wiele osób o tym nie myśli dzisiaj. No, przede wszystkim też muszę realnie siebie brać, bo to, że wiadomo w jakim świecie żyjemy, że dzisiaj mam pracę, dobrą pracę, ale to nie znaczy, że za miesiąc ją będę miał. Tego nikt nie wie, prawda? No, tego nikt nie wie. Zgoda, chociaż można pewne rzeczy przewidywać i brać pod uwagę. Dobrze też mieć no, rodzinę, przyjaciół, którzy w razie czegoś przyjdą nam z pomocą. To też jest oczywiście ważne. Czy mam na przykład rodziców, czy jeszcze kogokolwiek, który w momencie jakiejś katastrofy no, przyjdzie mi z pomocą. Jak nie mam tego, no to naprawdę muszę dwa razy myśleć, zanim no, tak, zaciągnę konieczność. Poduszka finansowa, na którą mogę prawda, wygodnie oczywiście. Opaść na wszelki wypadek, prawda, a nie się rozbić bez oczywiście. Niej. Tak? Oczywiście. Ale mówiliśmy już o pewnych dobrych kredytach, tak? Dobrych stronach kredytu. Kiedy, nie mam gdzie mieszkać, biorę kredyt. Bo o tym, czy on jest dobry, to będzie świat, to są jakby dwa wektory o tym świadczą. Po pierwsze cel, tak. prawda? Jeżeli to jest cel na pewną niezbędną potrzebę życiową, kredyt na edukację, to jest inwestycja w siebie, tak? Inwestycja we własną rodzinę, która zaowocuje lepszą pracą, lepszymi dochodami na przyszłość i tak dalej. W to zawsze warto. Czyli mieszkanie, edukacja. Generalnie coś, co jest inwestowaniem w siebie, w rodzinę, prawda? Nawet w dzieci. Jakiś czas temu premier Pawlak powiedział, że dla niego on się o ZUS nie przejmuje swój przyszły emerytor, on inwestuje w dzieci, bo w razie czego to go dzieci utrzymają, prawda? W jakimś sensie powiedział coś prawdziwego. Więc cel, dobry cel, ale nie jest dobrym celem na przykład branie kredytów, żeby zaspokoić swoją zachciankę, na przykład jakiejś podróży, prawda, czy nowy samochód, nowy sprzęt RTV, prawda, bo ten sprzed roku już mi się znudził. Tak. Tak?
czasem ktoś myśli, że jego na to stać, ale kto wie, czy jego firma nie zbankrutuje jutro, prawda, i tym podobne. W każdym razie, kredyty konsumpcyjne potrafią nas pogrzebać, a zobaczcie, jak jesteśmy do nich zachęcani. Nawet ludzie biedni zachęcani są do brania kredytów na prezenty na święta. To jest... A więc cel to jest jedno, tak. A dwa, źródło, z którego bierzemy. Bo możemy mieć dobre cele na oku, ale możemy brać źródło z firm lichwiarskich, które nas zniszczą. Tak. Ja myślę, że trzeba też sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż są te firmy, które dają kredyty, tak zwane chwilówki. Każdy wie, że to jest niebezpieczne. Tak. Ale nasza psychiatra tak działa, że jeżeli na przykład nie przechodzą przez nasze ręce pieniądze w formie gotówki, to czasami znieczula nas tak skutecznie, że nie za bardzo dostrzegamy to, co się dzieje. Chciałem powiedzieć, że też często ludzie wpadają w pułapki kart kredytowych, gdzie te pieniądze nie przechodzą przez ręce, łatwo się przekłada, łatwo się odkłada. Ostatnio nawet już te karty, już się ich nie wkłada do środka, tylko się przeciąga. Jest coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej i są coraz większe problemy. A karty kredytowe są... To nie są chwilówki, to są bardzo poważne firmy bankowe, które my poważamy. Jednak tak są zbudowane, że te umowy, że jeżeli się w ciągu miesiąca nie spłaci, no to przychodzi bardzo wysoki procent, powyżej nawet 20%. Także... To Łukasz, co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ są ludzie, którzy znawcy, że tak powiem, ludzie, którzy starają się pomóc innym wydać pieniądze we właściwy sposób, którzy mówią tylko gotówka. Tylko gotówka, żaden tam plastik, bo jeżeli płacicie kartą, to tracicie kontrolę nad wydawaniem pieniędzy. Właśnie dlatego, że to jest bardzo łatwe i szybkie i nie ma problemu. A jeszcze jeżeli to jest karta kredytowa, to bezwiednie zaciągamy kredyt coraz większy i coraz większy. No ale słuchajcie, chyba się od tych elektronicznych pieniędzy nie będziemy mogli opędzić. No wkrótce kilka monet w kieszeni i dwa banknoty, no to będzie przeżytek, nie? Jeżeli chodzi o internet i tak dalej. Dlatego gdy mówimy o właściwym wydawaniu pieniędzy, to przede wszystkim musimy mówić o tej samokontroli. Samokontroli tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Okej, mówiliśmy o kredytach, mówiliśmy o tym, że te konsumpcyjne kredyty na coś, co dzisiaj ma jakąś wartość, a za dwa lata tą wartość może mieć znacznie mniejszą, bądź zupełnie być bezwartościowe. Jest branie kredytu na coś takiego jest czymś zupełnie mijającym się z celem. Słuchajcie, ale jest takie powiedzenie, że źródłem wszelkiego zła są pieniądze. Czy można się z tym zgodzić? Bo niektórzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, źródłem wszelkiego zła są pieniądze. W takim razie, może lepiej żyć w ogóle bez nich i oszczędzić sobie tego zła, nie? No, przede wszystkim... Są tacy ludzie, którzy próbują tak żyć. No. Co tu można powiedzieć? Prawda, że pieniądze szczęścia nie dadzą, ale musimy też realnie patrzeć, w jakim świecie my obecnie żyjemy. Czyli pieniądze jednak dają trochę szczęścia. No. Pewno, że dadzą... Dyskusyjna kwestia. No właśnie. Znaczy podobno te najlepsze rzeczy się dostaje bez pieniędzy, tak mówią. Ale potem ich obsługa często tych pieniędzy jednak wymaga. Nawet reklamy niektórych kart kredytowych prawda, podchwyciły ten temat i mówią właśnie, że te najlepsze rzeczy można bez pieniędzy. No w takim razie co? Pieniądze są z gruntu złe? No Bóg mówi w Biblii, że pieniądze same z siebie nie są źródłem zła, ale stają się nim wtedy, kiedy stają się dla nas najważniejszą rzeczą w życiu. Celem, i to jest sprawdzone. Życia. Czyli wtedy zaczynają nas unieszczęśliwiać, tak? One nas wtedy niszczą. Pieniądze mają rzeczywiście niezwykły dar niszczenia ludzkiej psychiki i w konsekwencji niszczenia potem ludzkiego życia, jego rodziny. O tym wiadomo. I ta siła rzeczywiście jest dosyć zadziwiająca. Jest jakiś głębszy w tym sens, bo rzeczywiście Pan Bóg przestrzega i mówi, że to nie są rzeczy bezpieczne. Trzeba umieć sobie z tym poradzić. Pan Bóg nawet daje pewne bardzo mądre rady w Piśmie Świętym, co zrobić, żeby ugasić ten gorący umysł, żeby nam się za bardzo nie chciało, prawda, za dobrze, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej.
I to zwykle ma coś wspólnego z tym, żeby coś oddać, bo to jest dobra inwestycja. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak już wielokrotnie wspominałem, jest to program interaktywny, dlatego oczekujemy Waszych wypowiedzi, Waszych pytań, Waszych sugestii. Pragnę teraz zaprosić Macieja, aby podzielił się z nami właśnie Waszymi wypowiedziami. Na naszym forum padło pytanie, jak mądrze dysponować budżetem domowym, aby spełniać swoje marzenia. Jeden uczestnik stwierdził, można powiedzieć dosyć brutalnie, że powinniśmy dysponować budżetem na miarę naszych możliwości. Mhm. Czyli nasze marzenia powinny być na miarę naszych możliwości. Padło także ciekawe pytanie, czy zakłady lotto oraz gry hazardowe są jakąś formą rozwoju naszego kapitału i czy jest to dopuszczalne dla chrześcijanina, aby w taki sposób wydawać swoje pieniądze. Dziękuję bardzo. To wszystkie komentarze, tak? Póki co tak. Dziękuję serdecznie. No więc właśnie. No ja znów z punktu widzenia takiego biblijnego, Bożego oczywiście i generalnie Biblia ostrzega jako coś niewłaściwego, złego tego rodzaju inwestowanie w te rzeczy, które przed chwilą były wspomniane. I chrześcijanin, który poważnie bierze pod uwagę rady Boże, powinien od takich rzeczy być wolny. No dobrze, ale nie wiem, czy się zgodzę, że zainwestowanie 6 zł można nazwać hazardem, a raczej rozrywką, prawda? Ale pieniądze proszę, proszę bardzo. To się tak traktuje jako rozrywkę, ale czy zainwestujemy tutaj 6 zł, prawda? Czy słyszałem o pewnych młodych ludziach, którzy chcieli tylko na jakieś gry, na jakichś takich jednorękich bandytach, prawda? Tak. Potrzeba im było 5 zł. Ale gra wciągała, ich to oni potrzebowali. Zaczęło się od sprzedawania rzeczy w domu, potem od zabierania ich na siłę. Przeszło w okradanie babci z jej renty, a skończyło się na napadaniu na ludzi przed tym przybytkiem, prawda? Żeby tylko mieć pieniądze na kontynuowanie gry. To jest również, hazard jest problemem tutaj nałogu. Pytanie, czy zwykłe lotto, prawda, czy jakieś kupno tutaj od razu można tak w ten sposób nazwać. Ja bym tutaj raczej widział, jeśli chcemy to z chrześcijańskiego punktu widzenia ocenić, to jest to jedna z form próby szybkiego zarobienia większych pieniędzy. Na skróty. Prawda? A chodzenie na skróty jest po prostu samo w sobie generalnie groźne w każdej dziedzinie, w zarabianiu pieniędzy również. Większość wielkich fortun światowych dzisiaj to są fortuny, które były gromadzone przez wieki. To są tylko nieliczne przypadki, prawda, osób, które dorobiły się fortun tylko za jednego swojego życia, prawda? Ale normalnie to one były przez wieki gromadzone. Kumulowane środki do środków, prawda, przez dziedziczenia, przez małżeństwa, prawda, bogate i tym podobne. A ktoś, kto chce się szybko wzbogacić, tutaj jest wiele, można byłoby cytatów z Pisma Świętego dawać, to jest ktoś, kto koniec końców straci. Czyli problem nie jest z hazardem per se, tylko po prostu... Tylko z nastawieniem na szybkie wzbogacenie. Na szybkie wzbogacenie w tym wypadku. Pokażcie mi ludzi, którzy zdobyli z tytułem hazardu wielkie środki i potrafili je utrzymać. Dziękuję bardzo. Ciekawe jest też to, że warto sobie powiedzieć o tym, że pieniądz zawsze skądś musi się wziąć, tak? No, można go wydrukować, czasami to się dzieje w niektórych państwach. Ale pieniądz zwykle powinien w jakiś sposób być zrównoważony wartością rynku pracy, tak? I nie tylko, bo to są takie zasady twardej ekonomii. I w związku z tym zwykle pieniądz powinien pojawiać się w wyniku pracy, czyli jest jakby w jakiś sposób zapracowany, tak? Czyli przy jakiś powstał produkt. Natomiast jeżeli szukamy zysku, który przychodzi z niczego, to mamy bardzo poważny problem. Jeżeli chodzi o hazard, nawet lotto, może nie powinniśmy być radykalni, ale lotto tak naprawdę, zysk skąd się bierze? No z tego,
że setki tysięcy ludzi mają nadzieję, że im się uda na skróty zarobić pieniądze. Inwestują to, co mają i tracą. Więc ten, kto zyskuje, zyskuje ze straty innych. To jest, wydaje mi się, bardzo małe pocieszenie. Nie zwykłego 5 zł, tylko czyli konsekwentnego tracenia, które jest kumulowane i ktoś tam w końcu coś wygra. Czyli to, że ktoś się szybko wzbogacił, zawsze jest ze stratą dla innych ludzi, tak? To tutaj w pewnym sensie tak. Tak. Oczywiście. Proszę bardzo. Przede wszystkim trzeba pamiętać to, co było zresztą podkreślane, że to jest że to jest nauk, że to jest hazard. To wciąga. I dlatego trzeba no, pod tym względem być bardzo ostrożny. I drugie, takie szybkie bogacenie najczęściej jest kosztem drugiego człowieka. Że ktoś, że gromadzimy pewne rzeczy, no i ktoś się zbogacił, ale kosztem innych rzeczy. Dlatego ja się wcale nie dziwię i broniłbym zasady, że wszelki hazard, tego typu rzeczy z punktu widzenia tak naprawdę chrześcijańskiego są niewłaściwe i nie powinniśmy się wciągnąć w te rzeczy, bo korzystamy z czyjegoś dobra, okradamy kogoś najczęściej. Okej, okay. Mówiliśmy teraz o tej najpopularniejszej chyba właśnie zakładach, czy zakładach, przepraszam, czy też loterii właśnie Lotto, ale pojawiły się wraz z rozwojem internetu no, tak zwane mikropłatności. Mikropłatności najczęściej za rozrywkę. No, gry komputerowe, różnego rodzaju filmy na przykład, za które możemy zapłacić parę groszy i obejrzeć, zamiast wychodząc do kina, możemy obejrzeć go w domu. Słuchajcie, w takim razie, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na rozrywkę, czy jest to czymś takim niewinnym, czy też powinniśmy unikać wydawania pieniędzy na rozrywkę jako chrześcijanie? Czy powinniśmy wydawać pieniądze na rozrywkę? A jeżeli tak, to ile tych pieniędzy procentowo do tego, co posiadamy? Powiedziałbym tylko, że jest rozrywka i rozrywka. Tak. No właśnie. Ale to tu można byłoby... Mhm. Rozrywka, która mi coś daje. Rozrywka taka, która po jakiejś intensywnej pracy daje mi jakąś formę odpoczynku. Aha, no, o takiej rozrywce możemy mówić. Pozytywnej rozrywce. No, ale natomiast rozrywka dla samej tylko rozrywki, tak, no, jest bardzo niewłaściwa, niebezpieczna. Cały czas mówię o właśnie, zaczęliśmy od tego, że 6 zł, prawda, zakład za 6 zł na przykład, czy coś takiego. Tutaj w grę wchodzą naprawdę minimalne kwoty dzisiaj często. Ludzie wydają po troszeczku, ale minimalnie, nie? To jest efekt psychologiczny. Tak, to jest bardzo dobrze przemyślane, dlatego że zwykle tak jest, że najwięcej wydajemy na rzeczach małych, nie dużych. Mhm. Dużych rzeczy się boimy. Przy małych rzeczach wydaje się to bardzo niegroźne, a jest zupełnie odwrotnie. Dzisiaj rozrywka to jest przemysł. Na tym się zarabia wielkie pieniądze i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tam pracują ludzie naprawdę przygotowani do tego świetnie, merytorycznie i oni wiedzą, w jaki sposób zachęcać ludzi do wydawania pieniędzy. To na tym polega. A my też jesteśmy dosyć na to nieuodpornieni. No i przede wszystkim to jedno, że liczymy, że nam się uda, a dziesiątki, że setki tysięcy ludzi, którym to się nie udało, którzy stracili na tym i nawet są nieszczęśliwi. Więc ja, korzystając z tego, innych ludzi wprowadzam w pewne problemy, w pewne nieszczęścia. Tak. I raczej ja ze swojego punktu widzenia nie biorę i nie brałbym w tym udziału. Okej, dziękuję bardzo. Słuchajcie, niektórzy mówią, że opłaca się dzielić z innymi. Mówiliśmy już o pomaganiu, prawda? Ale że dzielenie się z kimś, czymś, co posiadamy, jest czymś opłacalnym, tak? Andrzeju, mówiłeś o tym, że dzieliłeś się ze swoimi sąsiadami. Czy tobie się to opłaciło? Czy mnie się opłaciło o tyle, że... Zyskałeś przyjaciół. O tyle, znaczy może nie tyle przyjaciół, co jakiś szacunek. Tak. W tym środowisku, bo ja byłem wtedy studentem, a miałem sąsiada jednego alkoholika, drugiego wyrokowca. Więc sam fakt dla nich, że jestem gotów wyjść naprzeciw ich potrzebom, gdy proszą, już jakieś punkty, tak, weźmy to w cudzysłów, u nich zarobiłem. Natomiast w pewnym względzie finansowym opłaciło mi się nawet to, że w którymś momencie mi nie oddali moich pieniędzy. Bo po pierwsze, ja te pieniądze wyznaczyłem górną granicę, że nawet jak mi nie oddali, to mi to na dłuższą metę nie zaszkodziło.
A po drugie, oni już wiedzieli, bo się na to zgodzili, bo ten regulamin, prawda, przedstawiłem na początku, przewidywał, że jak nie oddadzą, to już nie mogą się zgłosić po kolejną pożyczkę. Po prostu jeden nie oddał raz, drugi nie oddał raz i już więcej po mnie, do mnie nie przychodzili po pieniądze. Prawda? Straciłem niewielkie stosunkowo kwoty dwa razy i już miałem problem z sąsiadami, a szacunek i tak został. Prawda? Czy pomagając innym oczekujemy czegoś w zamian? Słuchajcie, czy to jest dobrze, czy powinniśmy właśnie tak bezinteresownie pomagać? Oczywiście powinniśmy bezinteresownie pomagać, ale czy jako ludzie, czy oczekujemy czegoś w zamian? O tym po przerwie z muzyką. Zapraszam. Drodzy Państwo, to jest program połączenia. Mówimy o tym, jak wydawać pieniądze. Jest z nami Maciej Mater i teraz zwrócę się do niego, aby przedstawił nam Wasze wypowiedzi i Wasze komentarze, które padły na naszym czacie. Przede wszystkim ciekawe pytanie padło właśnie ze strony słuchaczy. Czy pieniądze są złe i czy miłość do nich jest zła? Stwierdzenie zostało oczywiście od razu stwierdzone, że same pieniądze nie są złe, ale umiłowanie pieniądza, rozmyślanie na ten temat, kłócenie się o to sprawia, że mamy pewne przesłanki, że coś jest nie tak z naszym stosunkiem do pieniędzy i powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie weszliśmy na ten niebezpieczny grunt, kiedy kochamy pieniądze na przykład bardziej niż swoich bliskich, bądź bardziej niż nasze rodziny, znajomych. Mhm.
Padło także ciekawe pytanie, co z ludźmi, którzy grają w teleturniejach, kiedy za swoją wiedzę, którą mają, jak na przykład wielką, którą mogą się wykazać w teleturniejach choćby jeden z dziesięciu albo milionerzy, czy to także jest pewna forma hazardu? Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Proszę bardzo. Bo to nawiązuje troszeczkę do też wcześniej poruszanych tematów dotyczących rozrywek, prawda? Więc żeby od razu na te pytania odpowiedzieć, ja bym tego absolutnie tak nie traktował. Jeżeli nawet ktoś coś wygra, to przedtem pomyślmy, ile musiał zainwestować w to, żeby wiedzę na dany temat zdobyć, prawda? I jeżeli dostaje coś, co jest ekwiwalentem potem tej wiedzy, to jest jakby zapłata za wykonaną wcześniej pracę. Plus za rozrywkę, którą dla widza. Jeszcze dostarczył rozrywkę widzowi, prawda? Dlaczego tylko telewizja ma na tym wszystkim zarobić, tak? Oczywiście. Ale tutaj też mówiliśmy w ogóle o kwestiach rozrywek, prawda? Czy płacić za nie i w ogóle... Ja nie widzę problemu w wydawaniu pieniędzy na rozrywkę. Generalnie uważam, że człowiek nie może swego życia tylko przeznaczać na pracę, rozwiązywanie problemów. On potrzebuje radości, potrzebuje rozrywki jakiejś, byle była to rozrywka, która pozwala mu na regenerowanie sił, tak, prawda? Więc nie jest dla mnie problemem, że ktoś w ramach jakichś tam rozrywek, prawda, nie wiem, wykupi dla siebie i może dla rodziny, prawda, jakiś gdzieś tam w czasy, tak? Problemem byłoby, gdyby brał na to, gdyby wziął sobie w czasy nie wiadomo gdzie, za kredyt nie wiadomo jaki, tak? Ale na przykład, żeby sobie rowery kupić, żeby sobie na wycieczki rowerowe robić, prawda? Czy coś, co mnie będzie rozwijało? Więc na co to wydajemy? To jest oczywiście decydujące tutaj. Można wydawać, powinniśmy wydawać, nie powinniśmy żyć w ascezie w tym względzie, ale pozwolić również na rozwijać sobie ten aspekt. Byle nie życiem na kredyt. Dziękuję bardzo. Czyli rozrywka, ale niekoniecznie na kredyt. No i rozrywka, na którą mnie stać i rozrywka, która nie zabiera mi też czasu potrzebnego na inne cele. Tylko na regenerację. Tak. Znaczy tylko na regenerację przede wszystkim powinno być. A nie, że... Bo jest wiele rozrywek, które degenerują, które wydają się czymś ciekawym, prawda, a są bardzo intensywne, po których człowiek jest jeszcze bardziej zmęczony, prawda? Ktoś, kto na takie rozrywki przeznacza sobotę i niedzielę, potem nie ma siły pracować. Dziękuję. To jest bardzo... I jeszcze za nie płaci. Jeszcze płaci. Nawet mało, ale płaci. Żeby mało. No tak. Dziękuję bardzo. Ale słuchajcie, wiele mówimy o tym, jak wydawać pieniądze, jak wydawać je we właściwy sposób. No pytanie, czy wiecie, są ludzie, którzy mają... No wiemy, że są dobrzy biznesmeni, na przykład dobrzy zarządcy, menadżerowie, którzy potrafią pieniędzmi zarządzać. I zachodzi pytanie, czy człowiek się z tym rodzi, czy jest jakaś szkoła, która może go nauczyć wydawania pieniędzy. Nasz krótki program, no pomimo kilku dobrych zapewne sugestii, którymi się podzieliliśmy z widzami, czy nasi widzowie mogą liczyć na jakąś, na coś, prawda, gdzieś, gdzie mogą znaleźć jakieś kolejne informacje, czy nabrać doświadczenia w wydawaniu pieniędzy. Czy z tym się po prostu trzeba urodzić i już? Albo się to ma, albo się tego nie ma. Niektórzy są w tarapatach finansowych, a no, to nie ich wina, bo się tak urodzili i nie potrafią wydawać pieniędzy. Ja dzisiaj na zajęciach ze studentami między innymi dawałem przykład człowieka, który no, tego daru nie miał. No i jeszcze no, pewne decyzje życiowe złe podjął, nie chcę oczywiście tutaj powiedzieć jakie. I był to człowiek o wielkich możliwościach, a przez to, że brał bardzo często siły na zamiary, a nie zamiar według sił. I dlatego trzeba tu w tym wypadku być bardzo ostrożny. Życie go tak ustawiło, że on nie nauczył się tego ani w domu, ani w miejscu przez pewien czas przebywał. I dlatego no, ważne są może tego typu różne dyskusje, szkolenia, żeby ludzie uczyli się właściwie korzystać z finansów, z tego,
co mają. Szczęśliwi są ci, którzy się rodzą z takimi umiejętnościami. Są tacy ludzie, którzy mają rzeczywiście wrodzony dar, ale to nie oznacza, że oni są jedynymi, którzy powinni być w tym utalentowani. Najlepszą szkołą jest życie. Jak człowiek się nie nauczy zdrowego rozsądku w sprawach finansowych, to go życie rozliczy. A jak nie życie, to żona. To, tak to wygląda. Więc dobrze jest myśleć i nie popełniać tych samych błędów. Jak już się popełniło błąd, to się na nim uczyć. Mhm. Jakieś tam sposoby, jedni będą w tym lepsi, drudzy gorsi, ale jakieś sposoby, żeby się uczyć, są. Mhm. Problemu z wydawaniem mogą nie mieć na przykład ci, którzy bardzo dobrze zarabiają. Wtedy będą wydawali na co chcą i zawsze będzie im starczać, prawda? Ale ja może posłużę się pewną analogią ze sportu, że jak się nie ma dobrego ataku, to przynajmniej trzeba mieć dobrą obronę. Mhm. Tak? Żeby nie przegrać meczu. Można go nie wygrać, ale przynajmniej się go nie przegra. Jeśli się nie ma możliwości dużo zarabiać, to trzeba przynajmniej umieć oszczędnie żyć. Mhm. Prawda? Mhm. I tutaj też jest mi bliski taki fragment z listów apostoła Pawła, sparafrazuję go z pamięci, gdzie powiedział, że on umie obfitować, ale umie też poprzestawać na małym. We wszystkim jest wyćwiczony. Innymi słowy, nawet to, co tutaj mówimy, czy można się nauczyć. Jego życie nauczyło, że może mieć dużo i miewał dużo, ale miewał też prawie nic, prawda? Przez długie okresy. I potrafił w jednych i w drugich warunkach się znaleźć. Nie cierpiał, kiedy miał mało, ale też nie skakał z radości, kiedy miał dużo, prawda? I myślę, że tego nam też potrzeba, bo nawet z bohaterów biblijnych ci, którzy uchodzą i za bardzo bogatych, jak Abraham, jak Hiob, jak Józef, w tym okresie egipskim, to byli niesłychanie bogaci ludzie. Tak. A jednak to byli też ludzie, którzy w swoim życiu otarli się nawet o śmierć głodową. Prawda? Umieć mieć dużo, a jednocześnie umieć mieć mało i w obu sytuacjach umieć się znaleźć. To jest dopiero sztuka i można się tego nauczyć. I przede wszystkim jedno, jeżeli mamy ten dar, jeżeli mamy ten talent, to również naszym obowiązkiem jest dzielić się z tym darem. Ja znałem pewnego wybitnego misjologa, o którym się dowiedziałem, że poszedł w biznes. Myślę sobie, tego typu człowiek zajął się biznesem i tak dalej. Nie, że biznes jest czymś negatywnym, ale on jest w innym dziale bardzo dobry. I kiedyś prowadził dla biznesmenów szkolenie. I poszedłem na to szkolenie się dowiedzieć o nim. No i okazuje się, on w pewnym mieście, i to było gdy podczas wizyty w Australii, zebrał wszystkich biznesmenów, a to jest miasto, gdzie jest bardzo dużo. I mówił, wy otrzymaliście pewien dar zdobywania środków, kierowania i tak dalej. I macie tym darem służyć innym ludziom. On apelował, aby pójść do tych krajów biednych, no i tam, gdzie nie brakuje ludzi, którzy umieją to robić, żeby uczyć tych ludzi i żeby pomagać oczywiście w tych biednych krajach ludziom, jak mają gospodarować, jak mają przywódcy tych krajów wydawać pieniądze, wydawać pewne decyzje i tak dalej. Czyli ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, no bo to pytanie tu już padło, że czy z tym się można rodzić? Tak, niektórzy się z tym rodzą, niektórzy przez długie studia to wykształcili i również służyć to nie tylko pieniędzmi, ale umiejętnością dysponowania właściwego tymi środkami, w stosunku do których tego daru, talentu czy możliwości nie posiadają. Chciałbym w tym kontekście też powiedzieć, że Biblia jednak uczy, że są pewne inwestycje, które się opłacają.
i które przynoszą też jakąś wymierną korzyść. I chociaż nie będzie to brzmiało bardzo popularnie, to jednak Pan Bóg mówi, że to właśnie to jest sposób, żeby być szczęśliwym, czyli żeby nie ponieść, żeby był i wilk syty, i owca cała. Pan Bóg mówi, że to jest możliwe i daje nam takie dosyć radykalne rady. Mówi, nie troszcie się, może bym w tym miejscu dodał, od siebie za bardzo. O to, co będziecie jedli, co będziecie pili, o to... będziecie ubierać. Tak jest, o te wszystkie rzeczy, bo o to troszczy się świat, który nie ma Boga. A Bóg mówi, przecież ja jestem Bogiem, ja to wszystko mogę dać, więc po co się chcesz o to troszczyć, skoro ja ci to mogę dać? I mówi, nie marnuj na to czasu, tylko zajmij się tym, co przyniesie błogosławieństwo, wsparcie dla innych. I rzeczywiście mówi, że tak postrzegane zarówno nasze życie duchowe, jak i także życie finansowe, ekonomiczne, stanie się błogosławieństwem dla nas, dla innych, bo ono automatycznie sprawi, że będziemy się dzielili tym, co mamy. Ono automatycznie sprawi, że będziemy się starali o dobro innych wpierw niż o dobro nasze. A Pan Bóg mówi, i ja wierzę w to, że to jest obietnica wierna, że to nie jest żart ze strony Pana Boga, że Pan Bóg się wtedy zatroszczy o te wszystkie potrzeby, jak tam jest powiedziane, że ja się o to wszystko będę dla was troszczył. Ale z drugiej strony, żeby też ktoś nie odniósł wrażenia, bo funkcjonuje nawet takie powiedzenie o niebieskich ptakach, prawda, co to nie sieją, nie żną, a mają, bo się Pan Bóg o nich troszczy. I tutaj w Polsce zwykło się niebieskimi ptakami określać przestępców, prawda, którzy nie pracują, a mają pieniądze. Wiemy, skąd je mają, z napadów, prawda? To jest taka zwulgaryzowana wersja tej biblijnej symboliki, prawda? Otóż oczywiście Pan Bóg mówi, żebyśmy się o to nie troszczyli, ale wcale nie mówi, żebyśmy nie pracowali, dokładnie, prawda? Oczywiście. Mamy pracować, mamy być zdani z tego, że pracujemy na to, co zarabiamy, ale żebyśmy się nie martwili tym wszystkim, prawda? Czy mi tutaj starczy, czy nie. Mam po prostu uczciwie pracować, wykorzystywać swój czas, wszelkie talenty i możliwości, a Pan Bóg się zatroszczy o to, żeby one przyniosły mi efekt wymierny, taki, żebym po prostu mógł godnie żyć. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze z punktu widzenia biblijnego i wiary, no jest coś takiego jak Boże błogosławieństwo. Tylko to, co Andrzej powiedział, ja nie będę się troszczył, nie będę się kształcił, nie będę wysiłku wkładał, no i czeka na Boże błogosławieństwo. Boże daj. Oczywiście. To jest nazwane albo Boże grzechem. Daj, albo ty pożycz. No tak. No właśnie. A najlepiej daj, bo no masz dużo. Tak. Oczywiście. Takie postawy też są tak. Absolutnie niedopuszczalne. No, też dlatego, jeżeli dzieci przychodzą do rodziców, daj. Oczywiście. A równocześnie nie wykorzystują tych darów dla dobrych celi, dla kształcenia i dla wielu innych rzeczy. I dlatego możemy też jako wierzący liczyć na Boże błogosławieństwo. Jest nawet taki ładny tekst w księdze Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, otworzy okna niebieskie i zleje błogosławieństwo. Oczywiście na takich ludzi, o których przed chwilą mówiliśmy. Zaangażowanych, pracujących, służących innym ludziom. Dzielących się. Plus jeszcze do tego wszystkiego Bóg daje szczególne błogosławieństwo i na to. Matematyka Boża, jak to mówimy, jest w tym wypadku zupełnie inna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, nasz program zbliża się do końca. Ten temat, jak i poprzednie, jest tematem, który mógłby zająć znacznie więcej czasu, niż mu poświęciliśmy. Cieszymy się, że byliście z nami przez wszystkie 3 odcinki, a może tylko dzisiejszego wieczoru. Cieszymy się, dziękujemy za Wasz udział w naszym programie. Mam nadzieję, że te i inne myśli pozostaną z Państwem, a może nawet pomogą w lepszym gospodarowaniu środkami, jakie zostały nam powierzone. Jeszcze raz dziękuję Państwu za obecność przed monitorami. Ja się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego, dobrego wieczoru. Do zobaczenia.
Helping Daily Living jest 13-częściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.